Widzę, sąsiad umył auto. Czas lecieć. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Czuję się nietypowo, ponieważ czuję się trochę jak ze starych czasów, mianowicie kręcę lustrzanką, zupełnie jak na początku tego kanału, kiedy było... No właśnie, czy wtedy, moi drodzy, na pewno było lepiej? To pytanie można sobie zadać dziś, tak samo jak to pytanie można sobie zadać przy tej serii, czyli LEGO Chima 702-113 Fluminox, moi drodzy, seria Legends of Chima, czyli po prostu Chima, moi drodzy, LEGO Chima, stare zamierzchłe czasy, ten tutaj jegomość to jest 2014 rok. I choć dla mnie 2014 rok to jest tak jakby trochę wczoraj, tylko w sumie przedwczoraj, o tyle dla was to może być nawet dzieciństwo, czy takie wczesne bobactwo, jak się jeszcze rodziliście. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, ile w 2014 mieliście lat. Niemniej ja z LEGO Chimą również jakiś tam związek serduszkowo-sentymentalny mam, ponieważ no cóż, do właśnie gdy w czasach, gdy wracałem do LEGO Chima królowało, wychodziło i jeszcze nawet o Nexo Knightach nikt nie śnił. Moi drodzy, skupmy się dzisiaj jednak na tym modelu, co my tutaj mamy. No mamy tutaj takiego technikowego jegomościa, ponieważ te chimy również miały taką właśnie dużą wersję. Posiada on w swoim ręku łuk, jakże ciekawe, z którego mógł w pełni strzelać. Łuk nawet dał się, moi drodzy, wyciągnąć, żeby nie było, i myślę, że sobie teraz to zrobimy, chociaż no właśnie, tu wam pokażemy niestety, o, brutalną rzecz, ten łuk nie jest kompletny i nie mógł być kompletny, brakowało nam tutaj klocucha, by on był kompletny. Czuję się źle kręcąc lustrzanką, bo wam teraz nie mogę zrobić odpowiedniego zbliżenia na to, byście to mogli zobaczyć, tak samo jak przedtem, kurczę, jakimkolwiek aparatem mógłbym tak zbliżyć, byście dobrze widzieli, a teraz nie mogę. No cóż, moi drodzy, wszystko ma swoje plusy i minusy, aczkolwiek kręcenie lustrzanką recenzji raczej ma więcej minusów. Nie spotkaliśmy się jednak tu, było lustrzanka rozmawiać. Spójrzcie, jaki on ciekawy pazurska tutaj posiadał przy jednej i drugiej nodze. Wszystko było zbudowane na modłę, wiecie, czy Bionicle, czy Hero Factory, czyli wszystko jest robione na zawiasach kulkowych. Tu na szczęście to są nadruki, a nie naklejki. On posiadał tutaj, o, widzicie tą kuleczkę? To właśnie swoje chi i tak ono się prezentowało, i gdybym szczerze zobaczył to na ulicy, w życiu bym nie pomyślał, że to jest element LEGO. Pomyślałbym, że wiecie, to jakaś guma kulka, tylko już zeschła, czy coś takiego, no bo cóż innego można by było o tym pomyśleć. No i on tutaj w swojej zbrojce, jak widzicie, miał takiego doła, w którego można było tą kuleczkę włożyć. Również łapki na zawiasach, oczywiście wszystko kulkowych się dzieje, dłońki, jak dzisiaj, czy u Hulka, czy właśnie w Hero Factory. Natomiast z tyłu miał bardzo ciekawy mechanizm, możecie mnie zapytać, co to za dziwna, śmieszna ruła tutaj nam widnieje, a ta ruła, oto, moi drodzy, czekajcie, żeby to było dobrze widać, muszę to, postaram się przynajmniej dobrze, o, uwaga, siup. I jak to dobrze pociągnę, o, jak to dobrze pociągnęliśmy, to siupało do góry, powodując, że on niczym husaria wyglądał, nasza polska husaria wyglądał i straszył tymi płomieniami z nad głowy. No i to było super, i dokładnie to samo mogliśmy zrobić w drugą stronę, tylko pytanie, czy faktycznie sobie tak utrudniać żyćko było warto, czy warto było, i no nie wiem, nie jestem pewny. Moim zdaniem zwykły inny mechanizm by tu wystarczył, no ale dobra, moi drodzy, nie będę tutaj już się teraz wymądrzał, seria była i już raczej nie wróci. Pełno tych elementów to jest jego zbrójka, ale oczywiście ciekawszym elementem jest tutaj ten łeb. No, dedykowany tylko i wyłącznie dla tej serii element. W ogóle patrzcie, tak jak go teraz trzymam, on fajnie mógł spokojnie latać. Także naprawdę ciekawie to wyglądało i ten dedykowany łeb prezentował się naprawdę ok. Czy mogliśmy jakoś z tego hipka pomocować? Oczywiście, bo tutaj tych stworków mieliśmy więcej, więc zdecydowanie coś tutaj można było zrobić. Jeżeli zapytacie mnie jeszcze o łuk, no bo oczywiście mnie o niego zapytacie, no to ja wam oczywiście go zaprezentuję. Jak widzicie, miał on tutaj takiego tłoka, którym mogliśmy wypychać coś, a tym czymś no właśnie była kulka. Cóż, nie będę ukrywał, brakuje mi w tym zestawie drugiej kulki. Nie będę również ukrywał, że oczywiście zestaw ten trafił na mój sklep Przystań Klocków i już ktoś go zakupił, także ja go recenzuję i lada chwila wysyłam. Widać, jeszcze fani chimy nie wymarli w tym kraju, jeszcze są. No i brakowało mi tu kuleczki, oczywiście, o czym pisałem na... czekajcie, tu wam włożę to, o czym pisałem oczywiście na aukcji, no ale ktoś stwierdził, że ta kulki nie potrzebuje, więc zakupił bez. A moi drodzy, kuleczka wygląda, jak widzicie, w środku, tak, i moim zdaniem naprawdę wielka szkoda, że tam połaszono się nad jeden tutaj klocuszek, bo gdyby on tylko był, spójrzcie, moglibyśmy to dołączyć i po prostu ten łuk mógłby być ściągany i leżeć sobie nawet z boku, co po prostu mogłoby dobrze wyglądać. No i jak szła ta kuleczka, zapytacie? Uwaga, prezentacja! Fiu! Naprawdę mocno. Jeszcze uderzyła, czekaj, oj, gdzie to poleciało?
Naprawdę mocno. No, poleciało bardzo daleko i w ogóle jeszcze śmiesznie mu w puszkę uderzyło. Oczywiście spokojnie, to nie taka puszka jak myślicie. Chodziło oczywiście o tą puszkę z Ninjago, ona jakoś leży tu na ziemi. I akurat nią walnęło, żeby tu nie było insynuacji, że jakieś inne puszki się tu mi po strychu walają, moi drodzy. A ta kuleczka oczywiście tutaj nam wchodziła pięknie. Jak widzimy, o, ten element tutaj, który można było wcisnąć, bo go można było, jak widzicie, wcisnąć, powodował, że ta kulka w sensie się trzymała, a gdy wciskaliśmy, to kuleczka nam wypadała. Ty już kuleczko nigdzie nie leć, bo na tym strychu naprawdę możesz mi daleko zalecieć. Ilość puls, którą mógł przyjąć ten stwór, była naprawdę przeogromna i przyznam się szczerze, że to jest okej. Okay. Ja coraz częściej, chociaż w tamtych czasach nie lubiłem ani Chimy, ani Hero Factor, znaczy Chimy to jeszcze powiem, ale Hero Factory bardziej powiedziałem i Bionicle. O tyle im więcej takich potworów w tych nastawach kulkowych przerabiam, tym bardziej mi się podoba. I gdy widzę coś takiego, znów moje serduszko mówi, kurczę, troszkę szkoda, że tutaj tego nie mamy, że to nam nie wróciło. W sensie raz wróciło, ale nie wyszło i szybko znikło z rynku. W 2000 chyba to było 13 czy 14 właśnie. Więc kurczę, znikło. No widać już tej, do tych Bionicle czy Hero Factory takiej miłości w waszych serduszkach nie ma. O, tu jeszcze wam pokazuję zamocowanie tego łuku, bo on oczywiście to wszystko ładnie w łapy wchodził, to się wszystko solidnie trzymało i on z tego łuku mógł ładować do swoich przeciwników. Nie, tak jak mówię, dla mnie troszkę szkoda, bo myślę, że byłoby miejsce w serii Technik dla właśnie takich, tego typu zestawików i mnie troszkę boli serduszko, że jednak ich nie mamy. Ten zestawik jest jak najbardziej okej i trochę mi, mówię, tęskno. Ocencie jednak go też sami, czy bawiliście się w ogóle Chimą, czy bawiliście się również czymś takim. Myślę, że tutaj również wasz głos jest bardzo ważny w tym wszystkim, czyli osób, które bawiły się tymi zabawkami, gdy one wychodziły. Ja wam dzisiaj dziękuję bardzo za kolejną wspólną recenzję LEGO Chima 70211 Chi Fluminox. Się z nami żegna. Zapraszam was oczywiście na inne odcinki, te chociażby z Hero Factory, no zaproś ich. Zapraszam was na inne odcinki, chociażby te tutaj z Hero Factory, czy właśnie z... Czy masz w ogóle jakąś Chimę na kanale, Klockozaur? Chyba nie masz Chimy na kanale. To zostawcie chociaż mu suba, bo może jeszcze Chima będzie w przyszłości. Ba!